Państwo, 8 na 10 młodych ludzi wyjeżdża z miasta. Oczywiście trzeba się zastanowić, jak tych młodych ludzi po pierwsze zatrzymać w mieście, a po drugie odwrócić trend spadkowy. I to dotyczy całej populacji oczywiście, bo nie tylko młodzi wyjeżdżają i nie tylko emigrują za granicę, ale rzeczywiście emigrują do 4 miast. Takich głównych jak Warszawa, Kraków, Wrocław i Katowice. No i trzeba zrobić wszystko, żeby ich powstrzymać. Czyli co? Po pierwsze, kiedy oni definiują stan miasta, że legitymacja partyjna otwiera możliwości dopiero w mieście, a na wolnym rynku są bardzo często sytuacje, że młodzi ludzie otrzymują całkiem niewielkie pieniądze powyżej minimalnej bądź średniej krajowej, no to oczywiście się zastanawiam, czy warto zostać w Częstochowie. Oczywiście możemy wymyślać bardzo różnorodne programy socjalne, tylko że młodzi nie potrzebują programów socjalnych. Młodzi potrzebują uczciwego potraktowania. I teraz, oczywiście z punktu widzenia centralnego, ja apeluję do tego, żeby się zastanowić, kto i dlaczego nie chce wprowadzić wyższej kwoty wolnej od podatku. Czyli kwota śmiesznie niska na poziomie afrykańskich państw 3090 zł, a taka kwota wolna od podatku powinna sięgać 30 kilku tysięcy złotych. Natomiast na poziomie lokalnym młodych ludzi możemy przytrzymać zupełnie inaczej. Ja jestem jedynym człowiekiem, który mówi o obniżeniu podatków, dlatego że nie czarujmy żadnymi programami 1000 plus, 200 plus, 500 plus. Czarujmy tylko w ten sposób. Dobrobyt bierze się z pracy i z oszczędności. W związku z tym prezydent miasta musi doprowadzić do sytuacji, że Częstochowa jest w górnych stawkach podatków lokalnych od środków transportu, od prowadzenia działalności gospodarczej, od nieruchomości. Te podatki trzeba całkowicie obniżyć do minimalnych stawek. Mało tego, proste, opłata... Jeszcze raz? Stawek minimalny, bo może niech pan powie o konkretach takich rzeczy. No proszę pana, no ja mogę powiedzieć, że jestem jedynym człowiekiem, który zrobił tutaj porządną mapę podatków i zestawiliśmy wszystkie podatki wszystkich gmin w okręgu 28. I na przykład, prosty przykład, który pokaże państwu ogromną różnicę. Podatek od środków transportu, na przykład transportu ciągnika siodłowego od jednej sztuki w Częstochowie, to jest maksymalna pula czy stawka, to jest prawie 2800 zł, a w Lelowie, w gminie 35-40 km od nas, to jest 770 zł. Podatek od metra kwadratowego działalności gospodarczej to jest 79 groszy. Maksymalne stawki ministerstwa. Częstochowa jest w tych stawkach na czerwono, na maksa. Wszystko tu płonie, wszystko na czerwono, wszystko rozżarzone, tak żeby wasze kieszenie płonęły. Marcin, Maranda, ostatnie zdanie. Dajmy szansę. Szanowny panie redaktorze, oczywiście można prowadzić różnego rodzaju programy, trzeba je wspierać, ale to prosty przykład. Na Aquapark wydajemy 52 miliony, dzisiaj wiemy już, że pewnie jest 70, a za to postawilibyśmy 350 do 400 mieszkań, czyli mieliby 50-metrowych, czyli mielibyśmy 800 nowych podatników. I jeszcze dzieci nie zabrakłoby nauczycieli, nauczycielom pracy. Panie Tymczasem budujemy Marcin Maranda.